Środa, 25 października, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam na Silesia Flash. Rybnik chce wybudować centrum przesiadkowe z wielopoziomowym parkingiem. Na razie jednak pomysł jest we wstępnej fazie realizacji, bo wraz z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich miasto ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji. Paweł Jędrusik. Centrum przesiadkowe wraz z parkingiem miałoby powstać w pobliżu siedziby rybnickiego ZUS-u przy skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Rejmonta w pobliżu centrum miasta. Teraz znajduje się tu płatny parking. Nowy parking miałby pomieścić do 500 samochodów. A dobry może, blisko do ZUS-u, na policję, do urzędu skarbowego, do biura dla bezrobotnych. Myślę, że dobry pomysł. Jaka nie będzie, niech się rozwija. Potrzebne będzie takie miejsce? Pewnie, że tak. Urzędnicy tłumaczą, że nowe centrum przesiadkowe ma powstać m.in. dlatego, żeby ograniczyć i częściowo wyprzeć ruch samochodowy z centrum miasta. W tym miejscu ma powstać w przyszłości centrum biznesowe. Już jest wiele instytucji, które korzystają z parkingów. Zapobiegłoby to wjazdowi samochodów do ścisłego centrum, kolejnych. Moglibyśmy zostawić te samochody właśnie w tym miejscu, tak naprawdę niedaleko od centrum miasta, od ścisłego śródmieścia, a jednocześnie na tyle blisko, by właśnie w ten sposób to w przyszłości zadziałało. Konkurs, który Rybnik ogłosił wraz z katowickim SARP-em, ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji. Jego zwycięzca będzie też miał za zadanie przygotować projekt inwestycji. Sam konkurs ma na celu wyłonienie takiej pracy, która będzie się wpisywać w nowoczesne trendy, będzie ekologiczna, będzie atrakcyjna wizualnie i po prostu będzie takim atrakcyjnym punktem na mapie Rybnika, który przyciągnie też, który nie tylko będzie przydatny i funkcjonalnie dla mieszkańców Rybnika, ale też żeby to była dobra architektura. Budowa centrum przesiadkowego miałaby zamknąć się w kwocie 40 milionów złotych. Na razie jednak jest za wcześnie, aby mówić, kiedy mogłyby ruszyć prace. Papież Franciszek przyjął dymisję biskupa diecezji sosnowieckiej księdza Grzegorza Kaszaka. Tymczasowo zastąpi go arcybiskup Adrian Galbas, który kieruje diecezją katowicką. Rezygnacja biskupa Kaszaka to efekt wydarzeń w jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej. Jeden z tamtejszych księży zorganizował gajowskie seks spotkanie, podczas którego jeden z jego uczestników zasłabł i potrzebował pomocy lekarskiej. Fatima Orlińska. Mieszkańcy Sosnowca i okolic jednogłośnie przyznają, że taka decyzja powinna zapaść już dawno. Wielu z nich mówi, że choć są wierzące, takie sytuacje powodują utratę wiary w księży. Bardzo dobrze robi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po takiej sensacji to powinno być od razu, momentalnie. Bo to się nie dzieje tylko w Sosnowcu, tylko chyba ogólnie. Gdyby to dotyczyło kogo innego, to wszyscy wiemy, no, co by było. A tutaj wszystko jest zamiatane pod dywan. No ale to przecież jest, mówię, kosztem ludzi i tragedii przeróżnych. Dobrze, że zrezygnował, przynajmniej nie został wyrzucony, tylko sam z twarzą odszedł. Tak powinien zrobić człowiek. Jestem wierząca i ten, ale nie podoba mi się ostatnio nasz kościół. Proszę też o wybaczenie moich ludzkich ograniczeń. Jeśli kogoś uraziłem lub coś zaniedbałem, bardzo za to przepraszam. Gorąco was proszę, abyście wspomagali księdza arcybiskupa Adriana Galbasa w jego nowej misji. Można przeczytać w oficjalnym komunikacie biskupa Kaszaka, stanowiącym jedyny komentarz diecezji sosnowieckiej w sprawie. Tymczasowe kierowanie nią papież Franciszek powierzył arcybiskupowi Adrianowi Galbasowi, metropolicie katowickiemu. Trzeba powiedzieć, że to jest zwyczajna procedura Stolicy Apostolskiej, która w momencie wakatu, czyli zaistnienia przerwy w sprawowaniu funkcji biskupa diecezjalnego, wyznacza administratora apostolskiego po to, aby zabezpieczyć czy zapewnić zwyczajne funkcjonowanie diecezji. I takim administratorem apostolskim został mianowany ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Na jak długi czas, tego nie wiemy. Tutaj musimy czekać na decyzję Stolicy Apostolskiej. Decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji biskupa diecezji sosnowieckiej popiera również prezydent Sosnowca, który jako jeden z pierwszych oficjalnie i publicznie skomentował aferę w Dąbrowie Górniczej. Wtedy też prezydent Chęciński poinformował o zawieszeniu współpracy z kurią. Wiele różnego rodzaju uroczystości organizowaliśmy wspólnie, między innymi chyba największa, najbardziej znana ta na Placu Papieskim. Zawsze w czerwcu organizowaliśmy wspólną uroczystość związaną z przybyciem Ojca Świętego Jana Pawła II do naszego miasta i między innymi
właśnie tego typu wspólne inicjatywy nie mogłyby się odbywać. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje i będziemy również jako miasto podejmować swoje decyzje. W głośnej sprawie z Dąbrowy Górniczej toczy się śledztwo i wciąż trwa gromadzenie materiału dowodowego. Jak poinformował nas dziś prokurator prokuratury okręgowej w Sosnowcu, przesłuchano już wielu świadków. Znana jest również opinia medyczna o stanie zdrowia pokrzywdzonego mężczyzny, który zasłabł podczas seks-spotkania w budynku parafii. W Bytomiu osoby, które w tygodniu pracują, nie będą już musiały brać dnia wolnego, żeby załatwić sprawy w urzędzie. Miasto wprowadza bowiem pracujące soboty, chociaż nie wszystkie wydziały będą wtedy czynne. O tym, jakie sprawy mieszkańcy Bytomia załatwią w sobotę w urzędzie, Paweł Jędrusik. Dla wielu osób konieczność załatwienia urzędowej sprawy wiąże się z wzięciem dnia urlopu lub wcześniejszym urwaniem się z pracy. Władze Bytomia postanowiły więc, że w mieście zostaną wprowadzone pracujące soboty. Wtedy będą otwarte wydziały spraw obywatelskich i komunikacji. Cieszymy się bardzo. Elegancko, podoba się. Przynajmniej się więcej spraw załatwi, jak ktoś ma więcej czasu wolnego, jak pracuje. No dla tych, co pracują, to na pewno jest okej. Do końca roku przewidziane są dwie takie soboty. Pierwsza z nich przypada na 28 października, druga na 16 grudnia. Urzędnicy jednak zapewniają, że to na razie pilotaż i jeśli się sprawdzi, takich sobót będzie więcej. To są dwa wydziały, które głównie odwiedzają mieszkańcy Bytomia po to, by odebrać dowód rejestracyjny, zarejestrować pojazd, wyrejestrować go, odebrać prawo jazdy, odebrać dowód osobisty. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tą akcją, jeżeli będzie taka potrzeba. Rozszerzymy ją również na inne wydziały. W pracującą sobotę urząd będzie otwarty dla mieszkańców od 9 do 13. W czasach, kiedy większość młodych ludzi chce studiować, zaczyna brakować chętnych do nauki w konkretnych zawodach. W wyborze takich zawodów jak fryzjer, blacharz czy cukiernik mają pomóc wyższe stawki dla młodocianych pracowników i zapewnione miejsce pracy po skończonej szkole. W Rudzie Śląskiej Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości zorganizował dziś pasowanie na ucznia. Co może cieszyć, w tym roku chętnych do zostania rzemieślnikiem jest więcej niż rok temu. Karolina Komada. To dopiero początek drogi, na końcu której czeka zawód i praca, dla niektórych ta wymarzona. Ogólnie jestem na fryzjerstwie, wybrałam ten zawód, bo bardzo lubiłam od mojego dziecka już. No i sądzę, że będzie dobrze, nie? Czułam, że to jest moje powołanie, bycie cukiernikiem. I no, i dlatego. Szkoła zawodowa daje młodym ludziom możliwość praktycznej nauki zawodu już od pierwszego roku. 3 lata nauki, egzamin czeladniczy, później ewentualnie lata uzupełniające i egzamin mistrzowski. Tu chodzi o to, żeby mieć fach w ręku. Jest teraz naprawdę dobra oferta tej edukacji i zwłaszcza naszej w Rudzie Śląskiej, że daje tą możliwość takiego bardzo ciekawego nauczania, czyli i teoria w szkole, ale praktyka u mistrza, który szkoli. Od 1 września tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników młodocianych. Uczeń pierwszej klasy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 560 zł, a trzeciej klasy już 700 zł. To wzrost stawek o około 50%. Być może również dlatego w tym roku szkolnym do rudzkich szkół zawodowych dołączyło prawie 30% więcej uczniów niż w zeszłym roku. Niestety nie zmienia to faktu, że pomału niektóre zawody, takie jak kowalstwo artystyczne czy jubilerstwo, wymierają. Niektóre zawody są takie niszowe, jak krawiec. Na przykład, ale jeszcze mamy dwa zakłady krawieckie. Część zawodów zanika, ale pokazują się nowe. Restauratorzy, kucharze, powiedzmy przeróbstwo mięsa i tak dalej. Także w tej chwili my w naszym cechu mamy 68 zakładów różnych, bardzo różnych specjalności. W tym uprawnienia do szkolenia uczniów ma 64 zakłady. Niestety właściciele zakładów pracy coraz rzadziej widzą u uczniów zaangażowanie, skrupulatność czy otwartość na wiedzę. Mają problem ze znalezieniem kolejnych pracowników, a jeżeli już ich znajdą, to bez tych cech mogą oni nie utrzymać się na rynku pracy. Coraz trudniej jest u blacharza, bo to zawód specyficzny i trudny, ta sama lakiernika. Ja dzisiaj bym zatrudnił paru pomocników do lakieru, nie ma. U mnie kolejka się bardzo dużo wydłużyła, z powodu nie nadążamy, bo rynek usunął pewne firmy, które nie były kompetentne na tym rynku. Sami się wykruszyli. Choć pasowanie na ucznia ma wymiar głównie symboliczny, dla tych młodych ludzi to bardzo ważny dzień. Dla wszystkich innych ważne powinno być, żeby jak najwięcej z nich wytrwało w swoim dążeniu do wymarzonego zawodu.
Dinozaury nową atrakcją Sosnowca. Powstaje tam ścieżka paleontologiczna, której budowa ma się zakończyć w listopadzie. Do kompletu brakuje jeszcze kilku dinozaurów, które niedługo dołączą do tych już stojących w parku imienia Jacka Kuronia. Fatima Orlińska. Dinopark, czyli edukacyjna ścieżka paleontologiczna, to kolejna atrakcja parku w Kazimierzu Górniczym. Powstała z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Jedynym z trojga pomysłodawców projektu jest sosnowiczanka, którą zainspirował syn. Mój syn jest fascynatem prehistorii gadów kopalnych i on nas zaraził też swoimi pomysłami, wobec czego postanowiłyśmy stworzyć taki projekt. Napisałyśmy, przedstawiłyśmy mieszkańcom i mieszkańcy zaaprobowali, zagłosowali. Dziękujemy za te 3894 głosy, za każdy z tych głosów, dlatego że te głosy pokazały, że mieszkańcy faktycznie oczekują tego projektu, że jest on pożądany w naszym mieście. Faktycznie nie ma takiego parku, nie ma takiej ścieżki edukacyjnej. Do projektu zaproszono naukowca z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzięki konsultacjom merytorycznym z doktorem Dawidem Surmikiem, wykładowcą Wydziału Nauk Przyrodniczych, możliwa była rekonstrukcja dinozaurów, które stanęły w parku 1:1. Wśród nich są dinozaury gobijskie, czyli te znalezione w trakcie polsko-mongolskich ekspedycji paleontologicznych w latach 60. i 70. I bazują one na materiale, który właśnie został wtedy opracowany i jest opracowywany w dalszym ciągu. Głównie właśnie w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, ale też we współpracy z naszą uczelnią, z badaczami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan Dawid odpowiadał nie tylko za konsultacje przy rekonstrukcji, ale również redagowanie treści naukowych tablic informacyjnych. Dlatego Dinopark nastawiony jest nie tylko na rozrywkę, ale również lekcje prehistorii dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przesunęła się z powodu pandemii i zmieniających się cen, jednak finalnie w listopadzie nastąpi jego zakończenie. Powstały ścieżki, natomiast jeszcze są dwie jakby dodatkowe składowe. To jest zielony labirynt, który jest też w ramach tego Dinoparku. I oprócz tego jest jeszcze taka strefa z leżakami, która też jest jakby domknięciem całości tego projektu z budżetu obywatelskiego. No i tak na dobrą sprawę kolejnej atrakcji parku w Kazimierzu. Dodatkowo przy ścieżce powstaną ławki, podświetlenie dinozaurów i nasadzenia. Cała inwestycja kosztowała 1 100 000 zł. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.